Przewodni ojcowie, przełożeni zakonni, seminaryjni z ojcem Teofilem, ojcem Gidonem, ojcem Konradem, przewielebni ojcowie, opiekunowie tego miejsca, drodzy klerycy, drodzy rodzice i bliscy naszych przyszłych diakonów, szczególnie pozdrawiam młodzież franciszkańską tu z Kalwarii, ministrantów, zborodów, patrzcie, módlcie się za tych diakonów i także proście Pana Boga dla was, abyście mogli dobrze rozpoznać wasze powołanie życiowe. I umiłowani bracia, kandydaci do święceń diakonatu. Dzisiejsza data wpisuje się na zawsze w historię Kościoła, w sposób szczególny w historię bernardyńskiego zakonu i oraz tutejszej kaplicy seminaryjnej. W sposób szczególny mocą pierwszego stopnia sakramentu święceń, który wyciska na duszę obdarowanego człowieka niezatarte znamie, zwane charakterem lub pieczęcią, której nikt nie może usunąć i która upodabnia wyświęconego do Chrystusa diakona, sługi wszystkich. Dzień ten wpisuje się w osobistą historię każdego z was. Umiłowani bracia, kandydaci do święceń diakonatu. Tak jak odwieczny Bóg, który nie podlega kryterium czasu i przestrzeni, ale zechciał dla naszego zbawienia poddać się tym kryteriom i poprzez tajemnicę swego wcielenia wszedł w naszą ludzką naturę i historię, tak oto On sam powołuje wybranych przez siebie ludzi, by dostąpili łaski uczestnictwa w najwyższym i wiecznym kapłaństwie swego Syna Jezusa Chrystusa. W stopniu diakonatu. W Bożych planach i zrządzeniach nie ma przypadków. Dlatego też staramy się je odczytywać i przeżywać w określonym kontekście aktualnych wydarzeń mających miejsce w otaczającym nas świecie, ale przede wszystkim przyglądając się uważnie drodze, którą kroczy Kościół w swej pielgrzymce wiary. Maryja Matka Najświętsza, która tej pielgrzymce wiary przewodzi, a dzisiaj przyjmuje nas tutaj w swoim domu, wskazuje nam kogoś bardzo ważnego, kto pomoże nam wytrwać w tej życiowej wędrówce, która polega nade wszystko na konsekwentnej realizacji otrzymanego i odczytanego powołania. To święty Józef, którego specjalny rok trwa w kościele od 8 grudnia ubiegłego roku. Wyobraźcie sobie, umiłowani bracia, jak za 50 lat, obchodząc złoty jubileusz swoich święceń diakonatu, będziecie mówić z wdzięcznością, to był rok świętego Józefa. Wystarczy przeczytać choćby początek adhortacji świętego Jana Pawła II o świętym Józefie, aby się przekonać, jak wiele inspiracji może on wnieść w życie i posługę braci diakonów. Już pierwsze słowa papieskiego dokumentu, stanowiące jednocześnie jego tytuł, dają wiele do myślenia. Warto je przytoczyć w tym uroczystym łacińskim brzmieniu Redemptoris Custos. Stąd nasze słowo polskie, tak dobrze tutaj znane, kustosz, czyli opiekun. Ktoś, kto czuwa, chroni, troszy się całym sercem, pisze Ojciec Święty, czerpiąc inspirację z Ewangelii. Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że święty Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne ciało Odkupiciela Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica. Jednym z pierwszych zadań wyświęconego sługi Chrystusa, a zatem obok biskupa i prezbitera, również diakona, jest strzec i osłaniać mistyczne ciało Odkupiciela, którym jest Kościół. W naszych czasach, jak wiemy, słowa te nabierają na nowo bardzo konkretnego, wręcz namacalnego znaczenia. Strzec i osłaniać Kościół. To będzie od dzisiaj również wasze zadanie, drodzy bracia. Święty Jan Paweł II, powołując się na historyczne teksty swoich poprzedników, pisze dalej o świętym Józefie jako człowieku,
któremu Bóg powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami. Każdy diakon, napełniony Bożym Duchem, z drżeniem serca uświadamia sobie codziennie, że oto niezmierzone bogactwo miłości Chrystusa jest w jego rękach, w najświętszych postaciach Eucharystii oraz w powierzonym mu Słowie Bożym. Dlatego też każdy kandydat, zanim te najcenniejsze skarby Boże weźmie w swoje ręce, wypowiada uroczyście wobec Boga i Kościoła to, co dojrzało w nim w trakcie seminaryjnej formacji i stanie się od dzisiaj jego nową tożsamością, nowym sposobem życia. Na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekam zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służyć Bogu i ludziom, a także chcę zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy, właściwego mojemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin w intencji Kościoła i całego świata. Ostatecznie w wymownym geście złożenia swoich dłoni w dłoniach biskupa oraz w słowach przyrzeczenia posłuszeństwa kandydat do święceń diakonatu wyraża to, co o świętym Józefie pisał papież. Okazał w ten sposób podobną jak Maria gotowość woli wobec tego, czego odeń zażądał Bóg przez swego zwiastuna. Wy, umiłowani bracia, jak pisze święty Jan Paweł II w adhortacji o życiu konsekrowanym, macie szczególnie korzystne warunki po temu, aby przeżywać w swoim wnętrzu pełnię tajemnicy Chrystusa. Również dzięki swoistej duchowości swego instytutu oraz apostolskiemu wymiarowi jego charyzmatu. Sakrament święceń zyskuje szczególną płodność dzięki takiej konsekracji, jako że stawia ona wymóg ściślejszej przynależności do Chrystusa. Powołanie do kapłaństwa oraz do życia konsekrowanego tworzą bowiem wspólnie głęboką i dynamiczną jedność. Mamy jeszcze jeden ważny kontekst. Można powiedzieć kolejny znak czasu, w którym żyje Kościół i w którym odbywają się dzisiejsze święcenia diakonatu. Tak jak będziecie zawsze pamiętać i powtarzać, czego wam gorąco życzę, umiłowani bracia, zostałem diakonem w roku świętego Józefa, podobnie wpisze się w wasze doświadczenie służby Bożej w diakonacie takie stwierdzenie. Moją posługę pełniłem w roku rodziny. Jak wspomniałem i o czym wszyscy dobrze wiemy, w Bożych planach i zrządzeniach nie ma przypadków. Pan Bóg również przez to chce nam coś powiedzieć i pokierować nasze kroki jasno wskazaną drogą. Najpierw zwróćmy uwagę na samookreślenie użyte przez Ojca Świętego Franciszka. Postanowiłem ogłosić specjalny rok poświęcony rodzinie. Amoris Laetitia, który zostanie zainaugurowany podczas zbliżającej się uroczystości świętego Józefa, a zakończy się obchodami 10. Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się tutaj w Rzymie w czerwcu 2002 roku. Zanim pomyślimy o rodzinie, z której wyszedł każdy kandydat do diakonatu oraz o tych rodzinach, do których zostanie posłany, powiedzmy coś o miłości. W tekście liturgii święceń diakonatu padają znamienne słowa zaczerpnięte z nauczania Soboru Watykańskiego II. Diakoni, umocnieni darem Ducha Świętego, będą pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. O ile posługę słowa i ołtarza opisują dokładnie normy liturgiczne, o tyle posługa miłości otwiera przed nami wciąż nowe horyzonty. Tym bardziej, jeśli ma to być Amoris Laetitia, czyli radość miłości. Papież Franciszek pisze, że radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Z pewnością konieczne jest, by radość Kościoła stawała się coraz bardziej radością rodzin. Stąd właśnie myśl o waszej posłudze, drodzy bracia, kandydaci do diakonatu, skierowanej ze szczególną uwagą do rodzin.
Święty Jan Paweł II prawie 40 lat temu pisał szczegółowo o posłudze osób konsekrowanych wobec rodzin, czyniąc to, otaczając szczególną troską dzieci, zwłaszcza opuszczone, niechciane, osierocone, ubogie czy upośledzone, odwiedzając rodziny, opiekując się chorymi, utrzymując stosunki oparte na szacunku i miłości z rodzinami niepełnymi, z rodzinami będącymi w trudnościach lub rozbitymi, oferując swoją pracę wychowawczą i poradnictwo w przygotowaniu młodych do małżeństwa oraz pomagając małżonkom w przygotowaniu ich do odpowiedzialnego rodzicielstwa, otwierając ze szczerą i serdeczną gościnnością drzwi swoich domów, aby rodziny jako członkowie większej rodziny Bożej mogły tam odnaleźć odczucie Boga, smak modlitwy i skupienia. Konkretny przykład życia w miłości i radości braterskiej. Dodaje też Ojciec Święty. Bardzo silne wezwanie skierowane do osób odpowiedzialnych za instytuty życia konsekrowanego, aby zechciały uznać zawsze przy należnym poszanowaniu własnego pierwotnego charyzmatu apostolstwo zwrócone do rodzin za jedną z pierwszorzędnych zadań, które w dzisiejszej sytuacji stało się sprawą bardzo naglącą. Moi drodzy, jak widać przed wami i często przed nami wszystkimi wiele pracy, ale nie trzeba się bać. Przytoczę na koniec zdanie często powtarzane w brazylijskich parafiach, w ruchach duszpasterskich i grupach formacyjnych. Bóg nie wybiera uzdolnionych, ale uzdalnia wybranych. Do takiej ufności w Bożą opiekę was zachęcam, umiłowani bracia, kandydaci do święceń diakonatu, i o nią także się dla was dzisiaj modlę. Przyzywając przemożnego orędownictwa Najświętszej Maryi Panny, świętego Józefa i Oblubieńca i opiekuna Kościoła, świętego Franciszka z Asyżu, waszego umiłowanego ojca oraz Bożego pielgrzyma, również kalwaryjskiego, świętego Jana Pawła II.